bardziej ogólnej. Do komisarza wyborczego w Toruniu dotarła informacja, że państwa pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego, pana Komitetu Wyborczego, pełnomocnikiem jest osoba, która tym pełnomocnikiem nie może być, ponieważ jest pracownikiem samorządowym, a tego zabrania... Złożyliśmy już stosowne... Złożyliśmy już stosowne... Tak, odniósł się, złożyliśmy już stosowne wyjaśnienie i myślę, że to nie ma tutaj żadnego z tym problemu. A czy mógł pan wychodzić rąbka tajemnicy, na czym się zasada to oświadczenie, to wyjaśnienie? Że nie jest pracownikiem w rozumieniu pracownikiem publicznym, tak, bo tam jest urzędnikiem, taki... Urzędnikiem, tu chodzi o pracownika samorządowego, tak, urzędnika publicznego. No to właśnie w rozumieniu przepisów, o których jest tam mowa, nie jest pracownikiem, urzędnikiem publicznym, ponieważ spełnia takie zadania usługowe. Więc zostało takie wyjaśnienie przesłane w dniu wczorajszym i myślę, że to jest... Sprawa załatwiona. Ale odpowiedzi nie ma jeszcze ze strony komisarza, tak? No to? Nie ma, ale tutaj nie spodziewamy się żadnej... tak jak powiedziałem, no w naszej ocenie sprawa została rozwiązana, wyjaśniona przede wszystkim. Czy ta osoba nadal będzie pełniąca? Na ten moment tak, no nie mamy tutaj żadnych innych planów. Dziękuję.